Witam serdecznie, nazywam się Elzbieta Glapa. Z Global InterGold jestem związana już 4 lata. Po 4 latach mogę powiedzieć, że jestem we właściwym miejscu, z właściwą firmą. I ta firma dała mi duże możliwości, dała mi perspektywy. Jakie są atuty przemawiają tutaj, że jestem tutaj, gdzie jestem? Przede wszystkim nie muszę mieć działalności gospodarczej. To jest pierwszy podstawowy atut, dlatego że firma nam wypłaca bonusy w produktach, taki jaki posiada, czyli w złocie inwestycyjnym. Złoto inwestycyjne jest to produkt, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Możesz promować go w Polsce, możesz promować go za granicą, możesz w Azji, w Afryce, obojętnie, żebyś tylko znała język i pokazała, jak ten system działa, jak to funkcjonuje. Aczkolwiek złota nie trzeba reklamować. Złoto po prostu jest to złoto. Obojętnie, gdzie jedziesz, to złoto znają. Złoto było, jest i będzie, czy to się komuś podoba, czy nie. Dlatego ja od 4 lat promuję ten projekt, pokazuję możliwości, pokazuję, jak ten system działa. Nie namawiam. Nie namawiam, bo namawiani klienci nie są efektywni. Tutaj trzeba zrozumieć. Ja pokazuję możliwości w tym projekcie i zapraszam do tego złotego pociągu, który mknie już 4 lata przez Polskę. Wsiadajcie do niego. Przyjrzyjcie się temu projektowi, a my jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc. Każda osoba, która tutaj jest w Global InterGold, po prostu służy pomocą, służy wiedzą, służy doświadczeniem, które już zdobyła w Global InterGold. Ja chciałam wszystkim serdecznie podziękować, dlatego że firma Global InterGold ogłosiła taki konkurs Złote Serce i zobaczyłam, że znajduje się również w rankingu najlepszych liderów z całego świata. Czyli praca, którą wykonuję, jest doceniana. Czyli praca, którą wykonuję w Global InterGold, jest zauważalna. Zauważalna przez moich klientów, przez moich partnerów biznesowych. Bo tutaj nie mamy dystrybutorów, tu mamy partnerów biznesowych, którym razem promujemy to złoto, dlatego że tutaj nikt na nikim nie zarabia, zarabiamy wszyscy jednakowo. Czy ja, czy osoba, która wejdzie, zarabia 3000 euro, 4000 euro, 3000 euro, 4000 euro w złocie. Także system jest bardzo rewelacyjny, także zapraszam, przyjrzyjcie się temu. My jesteśmy gotowi na to, żeby pomagać, żeby pokazywać ten projekt, żeby pokazywać te możliwości, a złoto jest rozpoznawalne na terenie całego świata. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jest to biznes bezpieczny, stabilny i opłacalny. Kto już raz wsiądzie do tego pociągu, to już z tego pociągu nie wysiada. I chciałam serdecznie wszystkich podziękować za zaufanie, za oddanie na mnie głosów, bo gdyby nie grupa, gdyby nie zadowoleni klienci, nie byłabym tu, gdzie jestem. A 19 miejsce, zmieścić się w pierwszej 20 światowych liderów, to jest zaszczyt. Zaszczyt, po prostu czuję się doceniona, czuję się spełniona i czuję się doceniona. Życzę wszystkim. Mam nadzieję, że na drugi rok, jak będzie taki konkurs, to wiele naszych klientów stanie obok nas, dlatego że tutaj jest wiele ludzi takich, którzy pomagają swoim klientom, którzy poganiają ich, słuchajcie, macie do wypłaty, weźcie się w garść, już pieniądze na was czekają, już pieniądze lecą. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i na pewno godnie będę prezentowała naszą polską grupę, naszą polską strukturę, będę godnie reprezentowała w Monachium, jak jedziemy. 3-4 listopada mamy duży zjazd w Monachium, gdzie będą osoby wyróżniane i nagradzane, które wzięły ten udział w konkursie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję całej strukturze, całej grupie, całej Polsce, dlatego że tutaj to, co się zorientowałam, to nie tylko oddawały osoby z mojej struktury na mnie głosy, ale również z innych. Dlatego, że też służę pomocą nie tylko osobom, które są w mojej grupie, ale również, którzy są w całej rodzinie Global InterGold. Służę swoim doświadczeniem, swoim po prostu wiedzą, jaką zdobyłam przez ten okres czasu, którym jestem i z pewnością, że ten biznes jest najlepszym biznesem na świecie, który dał mi duże możliwości i które dał mi perspektywy finansowe, że mogę żyć godnie i mogę żyć bezstresowo. Także dziękuję wszystkim bardzo i do zobaczenia w Monachium.